TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Nie no, gdzieś tam z przebiegu meczu wynikało tak, że potrzebni byli inni zawodnicy na boisku niż ja i nie udało się dzisiaj wejść. Gdzieś tam przymiarki do tego były, ale ja też spokojnie do tego podchodzę, nie podpalam się, no bo wchodzę dopiero do tej kadry i skupiam się na swoich celach, na swoich krokach, jakie mam wykonać i myślę, że to jest dla mnie ważne, a to, że dzisiaj nie wszedłem, no to żadna dla mnie porażka. Gdzieś tam motywacja do dalszej pracy i przed nami te najważniejsze mecze teraz i do tego się tylko przygotowujemy i myślę, że to jest najważniejsze dla całej Polski. Myślę, że każdy by zapomniał o tych spotkaniach, jeżeli wyszlibyśmy z grupy i grali dalej w Mistrzostwach Europy. Myślę, że tak też i marzę, że tak te życzę sobie, żeby tak też było. Także miejmy nadzieję, że tak będzie i mówię, skupiamy się na tych meczach, jakie przed nami. No, są już one niedługo. No i teraz rzucamy wszystkie siły na pokład i zaczyna się wielki turniej dla nas. Na pewno wsparcie narodu jest ogromne i to też cieszy, no bo fajnie, jeżeli ta otoczka cała jest taka czysto piłkarska, no i w Polsce tak też się dzieje. Taka reprezentacyjna piłka w polskim wykonaniu pachnie taką czysto europejską, takim czysto europejskim futbolem. Ja osobiście się cieszę, że już w niedzielę zagramy pierwszy mecz na turnieju. No dla mnie ogromne przeżycie, nie mogę inaczej powiedzieć, no bo w wieku tak młodym pierwszy turniej, taki duży, ogromne przeżycie. Czekam na to z niecierpliwością i mówię, że fajnie, że już to jest niedziela. Myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy osiągnęli dobry wynik jako drużyna i wtedy cały naród i my i wszyscy wokół naszej kadry będą zadowoleni i szczęśliwi, także to dzisiaj się liczy i to jest najważniejsze. Pojawiają się nazwy kolejnych klubów, a ja dalej nic o żadnym transferze nie wiem, także myślę, że to są na razie tylko plotki i ja się skupiam na tym, że jestem zawodnikiem ruchu, wracam po Euro, po jakichś krótkich wakacjach do treningów i walczę dalej z ruchem w meczach ekstraklasy. Na to jestem dzisiaj przygotowany i o tym cały czas gdzieś tam długofalowo myślę, bo wiadomo o czym myślę w najbliższym czasie, ale do mnie osobiście nie dochodzą żadne takie plotki. Bardziej jeżeli znajomy jakiś napisze do mnie, że gdzieś tam piszą o kolejnym klubie, to wiem, ale ja osobiście tego gdzieś tam nie wyłapuję w internecie.